Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie krótko, od razu mówię. No, na tydzień jest, nie ma o czym mówić tak naprawdę. Tak, no chociaż w sumie wiecie, mieliśmy długi weekend. No. Na świecie był Halloween, u nas wszystkich świętych, więc w zasadzie no Wiesz trochę się co, zmieniało, ale nie wiem. to, że długi weekend był, to nie jest dobra informacja. To, że długi weekend będzie, to jest dobra informacja. A no tak, no będzie, ale myślę, że nie wiem, czy w przyszłym tygodniu w ogóle się widzimy? Bo piątek chyba jest pracujący, nie? W przyszłym tygodniu się chyba nie widzimy, bo ja podejrzewam, że tak jak wszyscy, którzy mają jeszcze jakieś tam pojedyncze dni urlopu, A no to tak. jednak wezmę w ten piątek urlop po prostu i będę miał 4 dni wolne. Spoko. Czyli widzimy się za 2 tygodnie i przez ten czas może wreszcie się coś kurcze zadzieje. Bo na razie Zobaczymy. A nie wiem. Adaś ma tam z tyłu miłą Chinkę. Ja miałem dwóch panów, może mniej miłych, ale się okazało, że oświetlenie jest tutaj w biurze dzisiaj u mnie takie, że mi pół gęby nie było widać, bo mi wchodziło tło na gębę. W związku z tym musiałem zdjąć dwóch panów. A miałem fajnych takich. Jeden był z dużą kartą SIM, a drugi z dużym telefonem, co to miał premierę w tym tygodniu. O, a to co to za telefon? Wiesz co, ja mogę nawet na moment wrzucić, żeby było widać, To ale wrzuć i opowiadaj o nim. To była, słuchaj, Motorola. O. Ja zaraz wrzucę, przez moment będę miał dziurę na gębie Ale to po jest ta prostu. sama Motorola. O, tak, tutaj pan ma telefon, a tu drugi pan od operatora ma dużą taką kartę SIM, tam nie widać, jest napis 5G. A teraz ich zdejmę, bo mi włażą, o, Ale tu mi włażą na gębę. fajnie ta twoja półka wygląda, o ta. No, bo tam jest białe tło, w związku z tym tam Tak. ładnie się komponuje. Ale krasnal niestety stracił twarz. Ale fajnie to No, wygląda. co, no to mówię, takie światło dzisiaj jest po prostu. Albo Zooma ostatnio update'owali, w związku z tym jest teraz lepszy i teraz łatwiej łapie tło. Ale Do tej pory, kurczę, nie miał największych problemów, najmniejszych problemów z łapaniem tła, nagle przestał po prostu. Bywa. Dobra, motor... W tym razie. Motorola, o której wspomniałem, to jest Motorola Moto w G51, która miała premierę w Chinach. Ma być jednakowoż nie tylko w Chinach, bo jest i certyfikacja amerykańska, i jest certyfikacja na Europę. W związku z tym trzy wersje modelu w tej chwili funkcjonują w dokumentacji. Prawdopodobnie jedna z nich ma szansę trafić do Europy, nie wiem czy do Polski. Czy jest czego żałować? Chyba nie bardzo, bo u ciebie też ta miła pani też tę samą Motorola trzyma, tak? Tak, tak, właśnie mówię o tym, bo to była dosyć dziwna premiera, bo w momencie, kiedy się, że tak powiem, dowiedzieliśmy o istnieniu tego telefonu, próżno go było szukać na stronie Motoroli, nawet w Chinach, znalazł się w serwisie Weibo, skąd pochodzą zdjęcia i zarówno to, które widzicie i to, które pokazywał Jacek, a sam telefon też... Kurczę, wydaje mi się trochę dziwny, chociaż nie jest to pierwszy telefon tego rodzaju, który w ostatnim czasie wypłynął, bo z jednej strony jest to raczej, można powiedzieć, budżetowa, z drugiej znowu się pojawił tutaj już 50-megapikselowy aparat na tyle. I to nie jest pierwsza taka konstrukcja, bo w zeszłym tygodniu, jak sobie przypomnicie, też o takich mówiliśmy. To jest budżetowe 5G. To, co go wyróżnia, to może to, że ma Snapdragona upgrade'owanego, dlatego że pokazali ten telefon z nowym Snapdragonem, nowym, no mówię, takim lepszonym. Przemalowanym na nowego Snapdragonem 480. Podciągnęli tam zegary. Tak poza tym w zasadzie się nic nie zmieniło. Razem z zegarami podciągnięta została jednocześnie prędkość modemu. I to właściwie tyle. Znaczy maksymalna prędkość modemu, a nie praktyczna, tak osiągalna tak naprawdę podczas używania telefonu. Poza tym Snapdragonem jest dosyć duży wyświetlacz, bo tam jest prawie 7-calowy, 6,8 cala, z przodu z dziurką, z tyłu są trzy aparaty fotograficzne i tak jak mówił Adaś, jest ta 50, jest 8 megapikseli do zdjęć szerokokątnych i dwójka, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze sprawdzę. Tak, Tak, dwójka. Jest dwójeczka do makro według tego, co się tam dowiedziałem. Z przodu jest 13 megapikseli, także z tyłu czytnik linii papilarnych. Jest niestety ten wyświetlacz wielki, ale niską rozdzielczość ma, bo no to jest tak, tylko HD z plusem. Także jak ktoś lubi liczyć piksele, to się tu odnajdzie bez problemu.
128 giga RAM-u, także też ta dolna półka 5G i 8 giga pamięci RAM i to jest całkiem rzetelnie, powiem szczerze. Cóż tu dużo mówić? No ja nie wiem, no może komuś się spodoba ten smartfon. Znaczy, słuchaj, no nie jest to jakaś tragiczna konstrukcja. Nie jest. Jeszcze można dodać, że ma wirtualny RAM. No i cena też nie jest jakaś przesadzona, bo oczywiście przeliczając z juanów wynosi 930 zł. Więc Jak się okazało, że można wirtualny RAM sprzedawać, on się ludziom wydaje jakiś bardzo mocno użyteczny, no to teraz wszyscy to robią do tej to pory teraz się oprogramowania. Rzucili na niego, no słuchaj, logiczne chyba, nie? Wiesz, no, jest to rozwiązanie, które teoretycznie może trochę podnieść jednak wydajność telefonu. Nie wiem na ile, ale powiem szczerze, no użytkuję już kolejny telefon, zawsze sobie włączam ten wirtualny RAM na pełen ogień i jakoś, kurczę, nie odczuwam, ani nie widać tego specjalnie. Zdaje mi się, że to jest trochę proteza, natomiast ciekaw jestem, jakby było, gdybyś najpierw popracował bez tego wirtualnego RAM-u, a później gdybyś włączył, ciekaw jestem, żebyś odczuł różnicę, bo no ja rzeczywiście nie, no, żadnego... Właśnie nie odczuwam, no mówię, że... Nie odczuwam, Przeważnie, bo mówię, no sprawdzam to, no wiadomo, na początku to jest domyślnie wyłączone przeważnie, więc używam chociażby do konfiguracji, gdzie telefon rzeczywiście pracuje no, trochę intensywniej, bo pobiera aplikacje, aktualizacje i tak dalej, i tak dalej. I potem nagle włączam, to powinna się z niego zrobić petarda, nie? A tu no, jakoś nie widzę różnicy w zachowaniu telefonu. Jak jest w miarę wydajny, to pozostaje w miarę wydajnym i tyle. Co do zasady się zgadzamy, że rzeczywiście jest to taki dodatek, jak nie wiem, ptaszka narysować na obudowie trochę. Pewnie coś daje, no, ale myślę, że nie jest to jakoś tam strasznie odczuwalne w normalnym użytkowaniu telefonu, bo mówię, ciężko to czuć. A skoro już jesteśmy przy Motorolach, to jeszcze ciekawostkę mamy dla Was. Co prawda jest to ciekawostka niekoniecznie na nasz rynek i chyba do nas nie trafi, ale Motorola chce być Nokią trochę i pojawiły się zapowiedzi nowych trzech telefonów podkreślam, czyli słuchawek do dzwonienia. Moto A10, Moto A50 i Moto A70. To są bardzo podobne do siebie urządzenia, różnią się oczywiście paroma szczegółami. Premiera dopiero będzie. Natomiast no już widziałem w komentarzach, skrytykowaliście te telefony i chyba w sumie słusznie, bo naprawdę jakby z frontu zmazać logo, to każdy by powiedział chyba, że to jest Nokia, bo... To zmazywanie logo zdaje się nie jest takie od rzeczy, ale ja zaraz do tego wrócę. Dwa słowa na temat tych telefoników. To są oczywiście bardzo proste telefoniki obsługujące wyłącznie 2G. Także nie mogą nawet posłużyć jako jakiś fajny router, także można było z internetu skorzystać. Wszystkie mają bateryjkę 1750 mAh, także powinny troszeczkę podziałać. Te dwa słabsze mają w MediaTeka 6261D, to jest taki procesorek 260 Hz pakowany właśnie do tego rodzaju telefonów. 1,8 cala w wyświetlacz ma A10, 1,8 cala ma A50, natomiast najfajniejszy wyświetlacz jest w A70 i to jest 2,4 i tam jest kufałga. Tak naprawdę te dwa najsłabsze, A10 i A50, różni głównie aparat fotograficzny. Jako że nie podali jego w wielkości matrycy, można się spodziewać, no co, ja bym się spodziewał fałgi, czyli 640x480, ale coś mi mówi, że tam jest 008, czyli kufałgowa matryca. To, no, może tak być, bo na przykład na A70 tym jest napisane, że to jest fałga, tak. I dlatego podejrzewam, że na A50 może nie być fałga. Trudno powiedzieć. No cóż, mają te telefony jeszcze latarki, mają mini jacki, tak, mają radyjka tak. FM, które grają. Znaczy latarki mają chyba poza A10, a dziesiątka chyba latarki nie ma.
Wiesz co, nie wiem, może nie doczytałem, ale zdaje mi Bo się, że chyba wiesz ma. co, w artykułach źródłowych było, że między innymi poza tym aparatem fotograficznym A50 od A10 różni się tym, że A10 nie ma latarki, Może ale tam. na renderach nie widać, także nie jesteśmy w stanie do końca Ciężko powiedzieć. dokładnie, ciężko rozkminić. Widać na pewno na 10 mini jacka, bo to się rzuca w oczy na Tak, tak. chyba, że to. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz Jest. dotycząca tego, Przepraszam, obiecałem, Jacku. że wrócę. Przepraszam cię, wejdę ci w słowo. Dziesiąteczka też ma latarkę, bo Okej. właśnie powiększyłem render i na głównym tym centralnym klawiszu jest piktogram latarki. A rzeczywiście, piktogram jest. No tak, spoko. Czyli, bo Piktogram spojrzałem na rzeczywiście mini jest. jacka, a także nie, oba te. To znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, ten piktogram latarki może być od latarki ekranowej, znaczy może być od świecenia ekranem, ale bardzo możliwe, że dioda LED jest. Po prostu wszędzie wypisują, że A10 i A50 poza tym aparatem Jest to. różnią się tym, oni to nazywają torch LED, tak? Czyli to jest Może na tak nasze być. latarka, ale... Aczkolwiek nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że ten render jest błędny i ktoś po prostu się pospieszył i wrzucił tam grafikę latarki. No, a wszystkiego tak naprawdę Może. dowiemy się chyba dopiero w momencie premiery tych urządzeń, bo premiera dopiero przed nami, aczkolwiek nie wiem jeszcze dokładnie kiedy. To ja wrócę jeszcze raz do tego, co mówiłem, a co dotyczy marki telefonów. W informacjach prasowych, właściwie nie w prasowych, tylko już w informacjach innych troszeczkę, które znalazłem, znalazła się taka adnotacja, że za serwisowanie tych telefonów będzie odpowiedzialny serwis producenta Lawa. Stąd urodziło się we mnie podejrzenie, a producent Lawa, raz, że nie wspomnieliśmy chyba, te Motorola są na razie zapowiadane na Indie. Dokładnie. Producent Lawa to jest taki producent chińskich telefonów, ale indyjski, funkcjonujący w Indiach. Po obejrzeniu tych telefoników zajrzałem szybciutko, żeby przejrzeć ostatnie telefony marki Lawa, które się pojawiły. Jest tam sporo podobnych konstrukcji, bardzo podobnych, co oczywiście nadal o niczym nie świadczy, ale podejrzewam, że Lenovo łamane przez Motorola podpisało po No prostu z tak, no. producentem umowę i z logo producenta Motorola, którego właścicielem jest Lenovo, będą się pokazywały telefony Lawa, które są chińskie. Nie, to wszystko jest tak zagmatwane, że hej. Pamiętajmy, ale to jest prawdopodobne, bo pamiętajmy, że jakiś czas temu Motorola pokazała, w zasadzie no pytanie właśnie, kto pokazał. Pojawił się wzmocniony model DeFi, który to jest produkowany z logo Motorola, ale za nim stoi Bullitt Group, czyli ci od smartfonów Tatland, Land Rover Tak, i jeszcze tam tak, coś. tak. Więc jest to wysoce prawdopodobne, co mówisz o Lawie i myślę, że tu nie będzie zaskoczenia. Podobnie jak w tym nie będzie zaskoczenia, że te telefony, tak jak na wstępie już powiedziałem, raczej do nas nie trafią, ale ja myślę, że chyba nie ma czego żałować. Też myślę, że nie ma czego żałować, bo tutaj logo Motorola jest chyba tylko dla ozdoby. Dzisiaj były dwie premiery. Pierwsza z tych premier to jest kolejny klon Galaxy A22 z literką S tym razem. I jeżeli dobrze obejrzałem specyfikację, to nie ma tutaj żadnych różnic. Nie do końca mam potwierdzone, czy to jest ten sam procesor. Na pewno ten sam zegar, co w A22. Natomiast procesora nie do końca jestem pewien, dlatego że nie udało mi się jeszcze finalnie zweryfikować. Natomiast zegar jest na pewno 2200 GHz. To jest telefonik, no cóż, no pierwotnie na Dimensity 700. Tutaj będzie 90-hercowy ten wyświetlacz, co jest dosyć sympatyczne. Jest 64 albo 128 flesza, 4 giga minimalistycznie RAMu, 48 plus 5 plus 2 z tyłu i 8 z przodu, jeśli chodzi o aparaty fotograficzne. Ładowanie 15-watowe. Tyle i właściwie się chyba nie ma co rozwodzić, bo on się pojawił w tej chwili w Proszę. Rosji. Tak, ceny jeszcze nie udało mi się ustalić. Być może do czasu, jak będziecie ten film oglądać, ale oczywiście nie obiecuję, może mi się tam cenę uda gdzieś tam wyszukać w Rosji, bo muszę połazić po tamtejszych sklepach po To prostu. znaczy, on jest na pewno w sklepie firmowym No Samsunga. tak, ale tam jest kierowanie do innych sklepów, gdzie po prostu jeszcze przed nagraniem filmu nie zdążyłem Aha. zajrzeć.
Rozumiem, rzeczywiście widzę, Natomiast że nie ma ceny. zaobserwowałem ciekawostkę, może mało istotną, ale nawiązującą do tego, co Jacek powiedział na początku, że to jest w zasadzie klon A22 tego bez S. Link do strony, na której widnieje tenże smartfon w początkowej, że tak powiem, początkowej części zawiera wyraźnie Galaxy A22 myślnik 5G bez S. Taka ciekawostka przyrodnicza. Oczywiście dalej tam już następuje numer tego telefonu konkretny. SMA tam 226. Tak, rzeczywiście. Jest bez S. Natomiast początek tego linku prowadzi jakby go uciąć to do A22 bez S. No to też jest kolejne potwierdzenie tego, co Jacek powiedział, także macie pewność, że nie zmyślił. To znaczy, tutaj jest jedna istotna dosyć informacja, to jest wariant z NFC, dlatego że nie wszystkie warianty Galaxy A22 5G, bo jest jeszcze 4G, nie wszystkie warianty A22 5G mają NFC, ten wariant akurat z literką S NFC ma na tak, pewno. Tak, dokładnie i tak, no też dodam dla porządku, chociaż to w poprzednich też się przewijało, jest dual SIM i w dodatku niezależny od microSD, czyli mamy 3 miejsca na karty. Tak, bo również A22 występuje w wariancie albo z single, albo z dual SIM-em. No to taka drobiazgu. Druga nowość dzisiaj, która się ukazała i ona się ukazała też w krainach egzotycznych, bo nie Malezja, Filipiny. Na Filipinach pokazało się Oppo 16K. I też się pokazało dziwnie, dlatego że ono się ukazało na Facebooku ich, ukazało się w dwóch sklepach firmowych internetowych i linki oficjalne z tego oficjalnego Facebooka Oppo, tego miejscowego, tam prowadzą, natomiast na stronie Oppo niestety go nie ma. W związku z tym dane i owszem są, one są oficjalne, sklepowe. Cóż, no. To jest całkiem pewne, wydaje mi się, więc. Tak, dlatego że one się. Jakieś cuda, no. Zgadzają się z zewnętrzną dokumentacją, w związku z tym i jest jego oznaczenie i są tak naprawdę dane. Pokrywa się procesor z Oppo A16, natomiast znacznie gorzej jest, jeżeli chodzi o pamięć, bo tutaj mamy tylko 32 flesza i 3 giga RAMu i znacznie gorzej jest, jeśli chodzi o aparaty, bo jest tylko jeden aparat z tyłu 13 megapikseli i jeden aparat z przodu 5 megapikseli i to jest wszystko, co ten telefonik oferuje. Będzie tania budżetówka z baterią troszeczkę ponad 4000 mAh, wyświetlaczem 6,5 cala, od taka... No tak, takie sobie. Przeliczyłem cenę, około 550 zł to ma kosztować tamże. Jeszcze tylko dodam właśnie, bo Jacek wspomniał o tych 3 giga RAM, że tu mamy interfejs ColorOS, ale w wersji Lite. Przyznam szczerze, jeszcze go nie widziałem na oczy, nie miałem okazji ja też nie. Z takim telefonem obcować, ale prawdopodobnie, no, jak nazwa sugeruje, jest to jakaś odchudzona wersja interfejsu. Może to jakoś będzie działać, aczkolwiek gdybyście kiedyś trafili taki telefon, to raczej niekoniecznie sobie. Tak. Nie, raczej należy omijać. Jeżeli to A16 z tej jakby głównej serii można ewentualnie się zastanawiać, tutaj raczej omijać. Dokładnie. Jest nowość. Słucham? Bo ja chciałem powiedzieć o jeszcze jednym telefonie, który trzeba omijać. A to dawaj. W Rosji na razie pojawił się ZTE Blade A31 Plus. Przy czym niech ten plus was, broń Boże, nie zwiedzie. Plus dotyczy wielkości wyświetlacza, zdaje się, wyłącznie. Ja wiem, no 6-calowy wyświetlacz, ale z rozdziałką 960x480, z lotniskiem dookoła. Oczywiście IPS, no i z odświeżeniem 60-hercowym. No i dalej Unisoc 9863A i do tego cały gigabajt RAMu i 32 giga pamięci wewnętrznej, którą na szczęście da się powiększyć kartą microSD. No i oczywiście od razu już widzicie, że tu jest Android Go. Bateria też taka dla minimalistów, 3000 mAh, aparaty też minimalistyczne, 5 z przodu, 8 z tyłu, chociaż ten tylny wygląda jakby nie wiadomo jaki był, bo jest taka, jak teraz modne, powiększona opraweczka. Całość tak, one, wiesz, te zdjęcia są tam interpolowane, to można oznaczać, że te zdjęcia są większe niż się zdają, bo tam jest co prawda piątka i dwójka, ale zdjęcia są interpolowane do ósemki i piątki, także...
Brawo. Jaki aparat. No i cena tego w Rosji równowartość 365 zł mniej więcej. Ale tak jak powiedziałem, niech was ręka boska broni przed kupowaniem czegoś takiego. Znaczy, głównie ze względu na ten gigaramu, tak, no bo zresztą można by było machnąć ręką no i stwierdzić, dobra, ja chcę taki telefon, ale... telefon, tak. Ale nie, bo on nie będzie działał po prostu dobrze. A no jeszcze z rzeczy śmiesznych port do ładowania na boku obudowy. O. Aha, tak, 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 rzeczywiście. Ja ci powiem, powiem ci, dlaczego mówiłem, że plus oznacza duży wyświetlacz, mimo tego, że to jest sześciocalowy wyświetlacz. Dlatego, że podstawowa wersja tego Blade'a A31 ma wyświetlacz 5,45. To ten plus może wyłącznie oznaczać wielkość wyświetlacza. No, chyba tak, bo reszta jest równie marna. Albo gorsza, bo tam są niektóre parametry nawet gorsze. Dobra, i ty chciałeś o czymś jeszcze opowiedzieć dzisiaj, nie? To znaczy, ja chciałem wspomnieć przy Oppo, jako że omawialiśmy to tą dzisiejszą z premierem. Chciałem wspomnieć o to, że trafiły do nas również dane dotyczące Oppo 95 4G i one są w katalogu, nie są do końca pewne. Ja zaznaczyłem tam, dla wszystkich purystów zaznaczyłem, że to nie są dane oficjalne, bo część tych danych pochodzi co prawda z dokumentacji oficjalnej, ale niedużo jest takich, które dotarły do mnie poza oficjalną dokumentacją. W związku z tym pozostawiam fajny, atrakcyjny telefonik. Bardzo możliwe, że u nas on się pojawi pod nieco inną nazwą. Pod nieco inną nazwą. Chyba nawet jestem wam w stanie powiedzieć, że prawdopodobnie pojawi się jako Oppo Reno 6 Lite. Ten A95 4G. W każdym razie bardzo, bardzo są do siebie podobne te dwie konstrukcje. Ta druga też jeszcze oficjalnie nie wyszła, w związku z tym no dokładnie, jeszcze poczekam. Nie mówimy o niej. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli ten telefon pojawi się w Europie, w Polsce, to będzie jednak, tak jak mówiłem, Reno 6. Tak, w każdym razie wyglądajcie go jakoś w niedalekiej prawdopodobnie przyszłości, bo już nawet... Sympatyczna, średniopółkowa specyfikacja. Tak. Jest całkiem okej. Okay. Aparaty fotograficzne może nie najlepsze, ale tam jest 48 megapikseli z tyłu, także coś jest. Tak, fajny wyświetlacz, fajna bateria, sympatyczny procesor całkiem. Tak, kolory też fajne, bo będzie czarny taki ten oszroniony i taki białawo-perłowy. Mamy szpiegowskie zdjęcia tego telefonu już na żywo, także zajrzyjcie sobie do linka, to sobie obejrzycie. Także jeżeli wam 5G niepotrzebne, można go rozważać. Poza tym premierę miały jeszcze w Stanach Alcatele, tylko to dziś dosyć dziwne premiery, dlatego że na stronie Alcatela pojawił się jeden smartfonik i to jest, znaczy, przepraszam, mówię Alcatel z przyzwyczajenia, TCL. TCL w Stanach wypuściło podobno 3 telefony, z tym, że jeden wyłącznie mają na stronie. Na stronie mają TCL 20XE. I to jest telefonik, to jest smartfonik, który całkiem sympatycznie wygląda, ale jeżeli chodzi o bebechy, to już tak sympatycznie nie jest. Bateria fajna, 5000 mAh, Helio P22 w bebechach siedzi, pamięci 32,3 w gigaramu i to w zasadzie mówi o tym smartfonie niestety już większość. Właściwie można dalej nie mówić. 6,5 cala wyświetlacz, HD z plusem, aparaty 13 plus 2 plus 2 z tyłu i piątka z przodu. I to w zasadzie tyle dobrego, co można o nim powiedzieć, bo nie wiem, czy dobrego. To nie jest telefon. Całe szczęście to Amerykanie się muszą nim martwić. A tak poza tym jeszcze Jola pisała w tym tygodniu, tutaj was zapraszam do newsa, dlatego że ja danych nie znalazłem oficjalnych, X20 i TCL20A 5G. I to są telefoniki, no cóż, no też podobnej klasy, no może ten TCL 20A ewentualnie, ale nie musicie sobie nimi głowy zawracać, bo to są telefony operatorskie w Stanach. Jeden ma Helio P22, drugi Snapa 480, ekrany 6,52 cala HD+. Także w jednym 3 giga RAM-u, w drugim 4. Nie, w ogóle. Ceny tutaj widzę, Jola. Przynajmniej w przypadku pierwszego ustaliła, że to jest 60 dolków. W przypadku drugiego nie wiadomo, bo podajemy to za serwisem, powiedzmy, zagranicznym, więc też
Myślę, że też trzeba poczekać. Możliwe, że one gdzieś wypłyną na rynku, że tak powiem, ogólnym, może z inną nazwą. Na razie to jest Ameryka i to jest sieć metro, także... A jeżeli jesteście zainteresowani TCL-ami, to polecamy to, co jest na naszym i na bliższych nam rynkach po prostu. No, ja jeszcze tak kronikarsko wspomnę, że Asus wprowadził do europejskiej dystrybucji ROGfona 5S i 5S Pro. To atrakcyjne gamingowe potworki. W zasadzie identyczne, bo mają takie same wyświetlacze 6,78 cala, to są te AMOLEDy E4 z odświeżeniem 144 Hz, mają snapy 888+, duże baterie 6000 mAh z 65W ładowaniem, mocarne głośniki stereo, 24-megowe aparaty do selfie. Nie czaruj, powiedz o cenach. Dobra, no słuchajcie, specyfikacja... Wszyscy już wiedzą, że full wypas, myśmy o nich mówili już swego czasu. Bo one kupę czasu temu miały premierę w Chinach. Te telefony się różnią tak naprawdę tym, że jeden ma wyświetlacz na pleckach taki dodatkowy, a drugi ma tylko bajerek diodowy taki graficzny. Tak czy inaczej fajnie wygląda i w jednym i w drugim. No i słuchajcie, jeden za 4500, drugi za 5900 do kupienia w Polsce są już. Można zamawiać na stronie Asusa. I wiesz co, Jacek, ja teraz właśnie, krótko, dosłownie krótko temu sobie tak przeglądałem, co tam jeszcze wyskoczyło, znalazłem ciekawostkę przyrodniczą i bardzo egzotyczną, którą myślę domkniemy dzisiejszą tygodniówkę. Wybaczcie, że będę mówił może troszeczkę mało składnie w tej chwili o tym telefonie, bo będę czytał ze specyfikacji po prostu na żywca, którą dopiero niedawno sobie przed oczami wyświetliłem. Słuchajcie, mowa o telefonie Hisense. Hisense to jest marka, którą w Europie chyba głównie znamy z telewizorów, no ale telefony też robią. Pokazało się to w Chinach najprawdopodobniej, jeszcze się upewnimy, ale zdaje się, że tak. Tak. To jest Hisense F65G. Ma to ekran 6,81 cala, czyli kawał telefonu Full HD, więc da się korzystać. Jest tam jakiś Snapdragon, ale nie wiadomo jaki jeszcze, pewnie któryś tam z wyższych, od 600 wzwyż podejrzewam, 8 giga RAM-u, 256 giga pamięci wewnętrznej, bateria 5000 z 30W ładowaniem. Na tyle typowy aparat 48 2+2, z przodu też w miarę typowo 16. I specyfikacja sama w sobie by była typowa i kompletnie bym nie zwrócił uwagi na ten telefon, ale jest to telefon, słuchajcie, według opisu, o ile dobrze mi tutaj tego, dla osób starszych lub chorujących, bo przede wszystkim ma jakiś, oni to opisują, jednokluczowy SOS, czyli prawdopodobnie jest jakiś dedykowany klawisz SOS, chociaż mamy do czynienia z normalnym, zwyczajnym smartfonem z wyglądu. Ma dodatkowo jakiś czujnik upadku użytkownika, który wykorzystuje sensory telefonu, czyli pewnie akcelerometr, ewentualnie tam jeszcze może żyroskop, whatever. W każdym razie ma jakiś wykrywacz upadku użytkownika, czyli to, co teraz wolno się zaczyna pojawiać w smartwatchach najczęściej. Ma jakiś, ma funkcję powiadamiania rodziny, przynajmniej tak, że tak powiem, z tłumaczenia wynika. Ma też elektroniczny płot, czyli można prawdopodobnie użytkownikowi tego smartfonu wyznaczyć strefę, po przekroczeniu której opiekun zostanie powiadomiony, że na przykład dziadek wyszedł z ogródka i nam uciekł. I trzeba dziadka gonić, bo dajmy na to ma Alzheimer i sam nie wróci. Więc takie no, użyteczne funkcje faktycznie dla osoby starszej. Albo nasze oszczędności. No to też. Jeszcze poważniejsze jest. Nie, no pamiętajmy, że w Chinach obowiązkiem rodziny jest opieka nad osobami starszymi, nad starszymi członkami rodziny, więc prawdopodobnie jest to taki telefon właśnie dla starszej osoby, nad którą opiekun, rodzina, nie wiem, dzieci, wnuki chcą mieć jakąś tam pieczę, w pewnym stopniu kontrolę, bo oczywiście do tych funkcji zdrowotnych mamy zdalny dostęp z aplikacji, czyli możemy sobie podejrzeć, co tam załóżmy u naszego dziadka, babci słychać. Jest oczywiście też aplikacja taka zdrowotna, gdzie na przykład można rejestrować puls, bo telefon ma czujnik pulsu, ma czujnik natlenienia i ma, moi drodzy, jeszcze termometr. Więc ma zespół czujników, które mogą gromadzić dane na temat stanu użytkownika. I jeszcze tu próbuję zrozumieć, o co kaman, ale jest analiza algorytmu
Aha, że jest ta aplikacja zdrowotna, która jest w tym telefonie, w jakiś tam sposób analizuje te wszystkie dane, no i jest w stanie na przykład przewidzieć ryzyko wystąpienia jakichś tam zaburzeń, czy sercowych, czy innych. Tak, ja go widziałem w tygodniu, zastanawiałem się, czy dodać do katalogu, ale mój dylemat został rozwiązany bardzo szybko. To jest telefon, który się pokazał na razie wyłącznie w ramach targów. Nie ma go jeszcze. Poza tym, że zamachali, o taki No specjalny telefon mamy, tego nigdzie nie ma, ani w sprzedaży, ani na stronie producenta chińskiej, ani zgadza nigdzie nie ma. się, dlatego właśnie tak no, trochę nieskładnie o nim mówiłem, bo to są informacje takie zebrane po prostu jako ciekawostka, jako wypełniacz, żeby tygodniówka nie była za krótka, bo tam kilku z was się serdecznie was oczywiście pozdrawiam, skarżyło, że czemu tak krótko, no to żebyście nie pisali tak za każdym razem, czemu tak krótko, bo to nie nasza wina, że nie ma premier. No, ale A nie żeby ma, nie ma. pogadać, to no to pogadaliśmy sobie jeszcze o Endzie. Słuchajcie, za to namawiamy Was do staromodnego czytania. W tym tygodniu się pokazało kilka fajnych całkiem artykułów na MGSM-ie. Można wejść i zobaczyć, czy jest coś, co Was zainteresuje. Ja mogę Wam na pole polecić raport Adama z najmocniejszymi smartfonami Chin w tej chwili. Raport w Antutu, które podaje. Jakie modele według nich są w tym momencie najmocniejsze, mają najmocniejsze konfiguracje. Jest bardzo fajny artykuł również Adama dotyczący tego, jak będzie wyglądało, w jaką będzie miało specyfikację Poco M4 Pro 5G. A który I już jest nie, jeszcze, słucham, który już niedługo, które już niedługo. ale ja nic I nie mówię. jeszcze jeden artykuł, który w praktyce się może przydać, dlatego że Play zrobił dosyć fajny ruch. W tej chwili pozwala sprawdzić, czy telefon jest spłacony, co jest nie od rzeczy w momencie, kiedy chcemy kupić telefon z drugiej ręki i chcemy się upewnić, czy przypadkiem nie kupujemy go z długiem. Przy czym tutaj czytelnicy zaczęli też, że tak powiem, na Facebookowicze krytykować, że ej, no ale no, co mi z tego, że się dowiem, jak mi sprzedający nie poda e-maila. No wysłuchaj, no to jak ci nie chce podać e-maila, to się nie kupuje. Tak samo jak Tak, sprzedający samochód nie chce podać dokładnie. numeru nadwozia, numeru VIN, to ja od razu dziękuję, paszowo, nie Szerokim łukiem, ile by nie kosztowało, szerokim łukiem, No bo dokładnie. smutni panowie w To znaczy, że niebieskich ma coś mundurach do zapukają ukrycia. do drzwi. No, nie, może nie, ale po prostu będziecie mieli fajny przycisk do papieru. Ja tylko jeszcze dodam, że no niestety to sprawdzanie udostępnione przez Playa dotyczy wyłącznie smartfonów, które zostały sprzedane przez Playa. Tak. No to ten minus, ale to pytacie, ej, skąd kupiłeś telefon? No z Playa, to podaj e-mail. Podaję e-mail klient sprzedający, wbijacie, sprawdzacie, o, telefon czysty, to kupuję od ciebie. I wtedy już mamy Natomiast warto ciekawego. jeszcze do tego naciskać innych operatorów, biura obsługi klienta i inne takie. Hej, Tak, wprowadzajcie taką uważam, usługę. że W Play po wprowadził, fajna prostu jest. tak, powinno być tak, że globalnie wpisujemy e-mail, oficjalna strona, ja bym powiedział rządowa, ale ja wiem, że to jest abstrakcja w tym kraju, ale powinna być jedna oficjalna strona, nie wiem, ministerialna, Ministerstwa Łączności, gdzie wbijam e-mail i dostaję ministerialną, oficjalną odpowiedź, telefon czysty, kupuj. No Tak, ale wiadomo, byłoby to świetne, gdyby jeszcze można było tam też blokować, no, można by było naprawdę zgłosić całą masę utratę usług telefonu, typu wprowadzić. zgubiłem telefon z e-mailem takim, albo Tak, buchnęli mi telefon. tak, tak, Ale tak. wiecie, u nas panuje niedasizm, więc zapomnijcie o tym po prostu. Trochę szkoda. No trochę szkoda, ale tak jak Jacek powiedział, czytajcie nasze artykuły, czytajcie do ciężkiej. No, tak to jakoś leciało, nie? Pozdrawiamy Was serdecznie. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie coś więcej, chociaż się nie bardzo zapowiada, powiem Wam Nie, szczerze. dobra, wybiegnę, będzie. Znaczy, ja wiem, że trochę się zapowiada, ale też nie Będzie. będzie tego ilościowo bardzo dużo. Nie, no będzie, ale coś tam będzie, przynajmniej dwie ciekawe rzeczy. Nie, tak, dwie, bo się widzimy, przypominam, za 2 tygodnie. To Za będą 2 tygodnie, tak. dwie ciekawe rzeczy, w tym jeden materiał premierowy dla was zrobię, moi drodzy. A tak w ogóle, o, zapraszam, też wjechała nowa recenzja na kanał, sobie obejrzyjcie koniecznie. Będzie materiał premierowy o nowym smartfonie, o którym wam nie mogę powiedzieć, ale wygląda po prostu sztosowo. Także możecie się domyśleć, co to będzie, jak ja mówię, że wygląda sztosowo, to no. A na dzisiaj pozdrawiamy Was serdecznie. Zapraszamy Was za 2 tygodnie. Życzymy udanego weekendu. No i korzystajcie z życia, moi drodzy, dopóki Tak jest, można. bo jest krótkie i za Bo krótkie. potem siwe włosy na gębie, na głowie.
Nie ma mocnych. No i na klacie. No. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się. Do zobaczenia.